Rekordowa sprzedaż na jednym webinarze z ruchu organicznego to była sprzedaż na 87 tysięcy złotych i to było w czerwcu 2020 roku, kiedy mój profil miał może 5 tysięcy followers. Bardzo często popełnianym błędem jest rozumienie, że zasięg czy wyświetlenia, które widzimy w statystykach na Instagramie, jest jednoznaczny z tym, że ktoś kliknął w naszego posta. No to taka osoba przejrzył nasz profil i nie ma powodu, żeby go mhm. zaobserwować, żeby do niego wracać, no bo już go widziała. Ten sam post. Całkowicie inaczej może zostać odebrany przez prawie tą samą społeczność miesiąc później lub dwa miesiące później. Czyli blok czasowy 45 minut dziennie i 45 minut po profilach, po od moich odbiorcach, po wiadomościach prywatnych, rozmawiając z nimi. Witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Marketing Masterclass. Dzisiaj z nami Rafał Kujawa. Rafi, witam Cię serdecznie. Witam bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Rafi, dzisiaj ja tak od razu Rafi do ciebie, no ale tak też e, można ciebie wyszukać na Instagramie, a więc no właśnie nie znamy się od dziś, mieliśmy okazję już e, i ze sobą e, rozmawiać e, i w przyszłości najbliższej będziemy też mogli ze sobą współpracować, e, porobimy coś nowego, czym nagramy kolejny podcast, więc na razie jeszcze cicho, szanik nikt nic nie wie. Zaczynamy od pierwszego pytania, tak żeby społeczność Marketing Masterclass wiedziała więcej na Twój temat. Oczywiście ja Ciebie oficjalnie już przedstawiłam, ale tak nieoficjalnie Ty samo sobie. Kilka zdań, kim jesteś i co Ciebie sprowadziło do tego miejsca w Twoim, w twoim biznesie, w którym jesteś dzisiaj. Za każdym razem jest mi ciężko odpowiedzieć na to pytanie jakoś jednoznacznie i bardzo to skonkretyzować. Od 11 lat, od kiedy zajmuję się biznesem w internecie, no to pytanie gdzieś tam się pojawia, ale przez 11 lat mój biznes i to, co robię w internecie, cały czas ewoluuje. Obecnie to, co robię, to pomagam przedsiębiorcom wykorzystywać marketing w sprzedaży ich usług, kursów, szkoleń, konsultacji. Głównie skupiam się obecnie właśnie na Instagramie i sprzedaży online, oczywiście. Mega, mega, super. No właśnie, tak też ja ciebie znalazłam, właśnie przez twoje działania na Instagramie, które przykuły moją uwagę i stwierdziłam, o, tutaj jest coś ciekawego, tutaj jest coś, czemu trzeba się przyjrzeć. No i tak się też zaczęła ta nasza znajomość. Więc chcę cię dzisiaj wypytać o ten Instagram, wiesz, bo tutaj akurat nasi słuchacze. Absolutnie chcą Instagram, chcą dowiedzieć się, w jaki sposób tak naprawdę efektywnie działać w mediach społecznościowych i zastanawiają się również, jakie medium wybrać. Instagram jest jednym z tych topowych, nad którym się zastanawiamy. Więc pierwsze takie pytanie: kiedy warto zacząć swoje konto na Instagramie i kto takie konto warto, żeby zaczął? Nie chciałbym odpowiedzieć, że każdy, bo nie w każdej niszy ten Instagram sprawdzi się odpowiednio. Nie w każdej niszy można zrobić naprawdę świetną sprzedaż. Natomiast jeżeli chodzi o mm, sprzedaż konsultacji, właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, czy kursów online, e, czyli kiedy mamy już przygotowany wcześniej produkt i wcześniej powiedzmy sprzedawaliśmy go przez listę mailową, przez inne kanały sprzedaży, Instagram może być świetnym wsparciem, który robi dodatkowy wynik ruchem organicznym, co jest bardzo ważne. Bo w przypadku Facebooka, ja 8 lat wcześniej zajmowałem się Facebookiem i nie mówię, że Facebook nie działa, tylko Facebook po prostu no, mi przejadł się. Totalnie się przejadł. Ja sobie zrobiłem przerwę od internetu i stwierdziłem, że zacznę robić marketing na Instagramie, chcąc sprawdzić, najpierw przetestować na sobie, czy będę w stanie sprzedać swoje usługi. Okazało się, że w bardzo szybkim czasie pewne sztuczki, że tak powiem, marketingowe można przenieść również na Instagram. Oczywiście nie wszystko to samo, co na Facebooku, sprawdza się na Instagramie, natomiast później się okazało, że ten Instagram w ogóle może być takim e, narzędziem, które. Um... To, co ja robię z klientami, którzy dopiero pierwszy raz w ogóle cokolwiek sprzedają przez internet, to zanim jeszcze założymy listę mailową, zanim podłączymy inne narzędzia i wykorzystujemy reklamy płatne, okazuje się, że ten Instagram już jest narzędziem, które wystarcza w stu żeby wykonać tą pierwszą sprzedaż, a później nawet skalować, a później można dokładać już sobie, czy to reklamy, czy listę mailową, co oczywiście jak najbardziej polecam. Mhm, super. No właśnie, wiesz, nawet przed chwilą rozmawiałam z klientem, który mówi Magda Lidżu". Liczby, liczby, zobacz, tamta moja konkurencja, ona ma 10 tysięcy, a ja mam 500, a oni mają 100, a coś tam im odpowiadają na ankiety w tylu, a oni tam i te liczby, nie? I oczywiście mamy taką chęć, żeby te nasze liczby były jak największe, jak największe. Od jakiej liczby? obserwujących, czyli, czyli tych naszych followersów na Instagramie, możemy zacząć pierwszą sprzedaż. To jest bardzo fajne pytanie i cieszę się, że w ogóle o to pytasz, bo właśnie to skupienie na tych liczbach jedyna liczba, jaka mnie interesuje w związku z Instagramem, to jest to, ile pieniędzy wpływa klientowi, mojemu klientowi do kieszeni. I mi również. Nie interesuje mnie liczba followersów, w zależności od branży, od niszy, ta liczba followersów może być różna. Są, czy po, powiedzmy, gdybyśmy tworzyli profile związane z memami, cytatami i tak dalej, no to tutaj możemy te liczby napompować do setek tysięcy followersów, ale później. Te profile nie do końca nadają się do sprzedaży jakichś bardziej konkretnych rzeczy, powiedzmy właśnie w stylu kursów, tak? Tylko później ewentualnie możemy liczyć na jakieś współpracę, o które też jest ciężko, jeżeli chodzi o taką niszę i pompowanie liczb, na czym głównie na początku niestety wszyscy się skupiają, i pompowanie. Zaczynamy od followersów. Kończy się tym, że ludzie boją się w ogóle podejmować jakiejkolwiek sprzedaży, często zanim osiągną jakąkolwiek granicę powiedzmy 10 tysięcy followersów czy 20 tysięcy followersów i takie jest założenie. I brak cierpliwości często też sprawia, że ludzie posuwają się do różnych technik i sposobów pozyskiwania tych followersów. Nie jest to w sposób typowo organiczny, czyli zachęcający naszych potencjalnych odbiorców do tego, żeby kliknęli obserwuj na naszym profilu z powodu tego, że nasze treści są dla nich interesujące, tylko zaczynamy bawić się um, w jakieś tam follow, follow, czyli mm -hmm. followujemy inne profile po to, żeby one w ramach wdzięczności odfollowowały nasz profil, e, a tak naprawdę te osoby nie interesują się później tym, co jest na naszym profilu. Kupujemy tych followersów, e, uczestniczymy w różnych grupkach wsparcia i niestety Niestety i niestety, tą liczbę bardzo łatwo jest napompować, bo napompować profil do tylko 10 tysięcy followersów jesteśmy w stanie w ciągu dwóch, trzech tygodni, natomiast na takich profilach, kiedy ta liczba nie wzięła się stąd że my zainteresowaliśmy realnie tym, co mamy do powiedzenia naszych odbiorców, nie da się później wykonać sensownej sprzedaży. A sensowną sprzedaż, jeżeli nasza społeczność jest dobrze zbudowana, na Instagramie można już wykonywać nawet od kilkudziesięciu followersów. I ja wiem, że teraz podam skrajnie niską granicę, natomiast taką realną granicą, gdzie z klientami pierwsza sprzedaż rzeczywiście jest wykonywana u mnie, to jest 100-200 followersów. I tu w tym przypadku oczywiście nie możemy mówić o skalowaniu i o ogromnej sprzedaży na przykład kursów, natomiast konsultacje jak najbardziej wtedy już wchodzą w grę do sprzedaży, czy takie usługi, gdzie jeden na jeden z klientem musimy podziałać. Także tych kilkuset followersów to jest w 100% wystarczająca grupa odbiorców na Instagramie, jeżeli oczywiście jest odpowiednio zbudowana, jeżeli wiemy jak zbudować tą grupę. No właśnie, że to nie są nasi kuzyni i ciocie tylko, tak. ale to co powiedziałeś, że jest to po prostu realnie zainteresowany naszymi działaniami człowiek który jest w naszej grupie docelowej i w momencie kiedy my mu zaproponujemy no właśnie w pierwszym rozdaniu konsultacja później jakieś kursy i tak dalej to on powie wow super właśnie tego potrzebowałem nie i po prostu za tym za tym pójdzie czyli po pierwsze no ja wiem że to jest takie oklepane że jakość a nie ilość i tutaj tak. wszyscy po prostu w tej chwili już Wiesz, walą się w głowie, Magda, nie, nie właśnie to ilość, <grymne> ale to tak nie jest. No i, i, i ja też to potwierdzam i ze swoich działań. Zresztą na samym początku, jak pokazywałam też rozwój w ogóle na przykład swojej firmy i, i, i mojej marki, jaką zaczęłam budować w internecie, to dosłownie akurat sobie na przykładzie Facebooka, bo, bo to były czasy, kiedy świadomie budowałam swoją społeczność na Facebooku właśnie. To dosłownie, jak miałam kilkaset, czy nawet tam tysiąc, dwa tysiące fanów, no to ja potrafiłam zrobić naprawdę takie kampanie, które no ja byłam bardzo zadowolona, bo to, jest, to był wtedy przychód na poziomie 20, 30, 40 tysięcy. Wiesz, i, i można, ale to muszą być właśnie ludzie, społeczność zbudowana z ludzi, którzy są w naszej grupie docelowej. Więc w ogóle super, 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 że też o tym powiedziałeś, że to tutaj potwierdziłeś. Ja jeszcze to też też powtórzyłam, żeby wszyscy tacy niedowiarkowie, którzy nas tutaj słuchają, żeby w końcu się to ułożyło, że to naprawdę ta jakość tego, tego odbiorcy, ona jest najważniejsza. Mówisz o działaniach organicznych, no ale przecież tyle się mówi, że marketing organiczny już umarł, już po prostu wiesz, jest bardzo, bardzo daleko i, i w ogóle, że już go nie ma. Jak byś tutaj się stosunkował do, do tego, czy ten właśnie marketing organiczny na Instagramie jest? Jeśli jest, to jaki I, 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 i co my możemy wokół tego w ogóle zrobić, żeby trochę skorzystać i napić się z tego źródła? Mhm. Ja wiem, że będziemy właśnie, jeszcze nawiążę do, do tego, co powiedziałaś odnośnie mojej poprzedniej odpowiedzi, będziemy mówili trochę o rzeczach, na które nie do końca pewnie słuchacze czekają, bo chcieliby słyszeć ode mnie o hashtagach, o zasięgach, o tym, jak zdobywać followersów i Ale to jest efekt uboczny, kiedy my zakładamy Instagram stricte po to, żeby skupić się na sprzedaży i żeby na nim zarabiać, bo te liczby i tak, i tak same przyjdą, no bo właśnie ten efekt organiczny, on się, efekt budowania społeczności w sposób organiczny, on się nie może wziąć znikąd. Więc te liczby i tak się pojawiają, ale to jest zawsze. Tak, jak mówiłem, ten efekt uboczny tych działań sprzedażowych i całego marketingu, który my rozpoczynamy z moimi klientami. Oczywiście, że działa nie tylko na Instagramie, również działa na Facebooku i na wielu innych mediach społecznościowych, na niektórych mniej, na niektórych bardziej. Natomiast mówiąc tutaj o samym Instagramie, w jaki sposób działa marketing marketing czy ruch organiczny to, co ja robię z klientami, to przede wszystkim przez pierwsze trzy miesiące, kiedy rozpoczynamy w ogóle współpracę, nawet na profilu, który musimy zacząć totalnie budować od zera, w ogóle nie używamy reklamy płatnej, żeby w ogóle sprawdzić potencjał tematu, który klient chciałby poruszać na tym Instagramie. I czy to się sprawdza? Ruch organiczny w ogóle na Instagramie, skąd on pochodzi, bo na Facebooku, jeżeli prowadzimy prywatny profil, no to można go brać na przykład z grup, z udzielania się gdzieś tam na fanpage'ach i tak dalej. Głównie ruch organiczny... Na Instagramie pochodzi z tego, że ludzie udostępniają nasze treści na swoim stories i pokazują nas swoim odbiorcom. To jest najlepszy ruch, jaki możemy na swój profil ściągnąć. Kolejnym takim źródłem ruchu organicznego jest strona Exploruj. to jest strona, gdzie klikamy na Instagramie w lupkę i wtedy zaczynają nam się wyświetlać posty, które Instagram proponuje nam, żebyśmy sobie przejrzeli na podstawie naszych wcześniejszych zapisań, polubień postów czy komentarzy stawianych pod innymi postami, które dotyczą pewnej kategorii i pewnych tematów, i trzecim takim miejscem mogą być hasztagi. Natomiast same w sobie hasztagi, niestety w Polsce muszę obalić ten mit i to wiem, że jest trochę bolesne dla wielu, też Instaguru, że ja w ogóle wypowiadam się w ten sposób o tym. Hashtagi w Polsce nie działają w ogóle tak, jak powinny działać. My mamy tak zawężoną i tak źle zrobioną tą bazę hashtagów w Polsce, że skupianie się na tych hashtagach to jest marnowanie czasu. Oczywiście one działają, one zrobią jakiś tam nam ruch jasny. Mogę podać gotową bazę hashtagów związanych z memami, cy, cytatami i humorem, gdzie pod postami będziemy generować kilkadziesiąt tysięcy zasięgu nawet na nowym profilu. Natomiast sam zasięg pochodzący z tak Takich hashtagów, które nie są dopasowane w ogóle do naszych treści, które my publikujemy na co dzień. No, później on jakościowo w ogóle nie przekłada się na jakikolwiek interakcja, a co dopiero na sprzedaż. Ściągamy ruch od ruchu, właściwie nie ściągamy ruchu, bo też bardzo często popełnianym błędem jest rozumienie, że zasięg czy wyświetlenia, które widzimy w statystykach na Instagramie, jest jednoznaczny z tym, że ktoś kliknął w naszego posta. My możemy mieć 50 tysięcy wyświetleń, a nikt nie kliknął w naszego posta, bo wyświetlenia i zasięg w ogóle jest zliczany w momencie, kiedy my scrollujemy tym kciukiem po Instagramie i w ogóle nasze zdjęcie, cokolwiek, czy wideo, czy karuzela e, gdzieś tam się wyświetliła na jedną sekundę. I to jest ten zasięg, a to nie oznacza, że my zainteresowaliśmy odbiorców i oni weszli na nasz profil. I później jest zdziwienie, skoro ja mam 25 tysięcy zasięgu na poście, dlaczego to się nie przełożyło na serduszka czy na jakieś tam komentarze? No, dlatego, że może w ogóle nikt w to nie kliknął, bo na przykład hasztagi nie były dopasowane do treści. No ale mówiąc o tym, dlaczego te hasztagi w Polsce. Nie są tak rozbudowane, bo najpierw wola obalić ten mint, a później jeszcze się skupić na tym, skąd brać ten ruch organiczny. Mm -hmm. Nie są rozbudowane, dlatego że po prostu no, nie mamy świadomości, jak ich używać, i to wynika z, z, ze zwykłych błędów użytkowania Instagrama i tego, co my wpisujemy pod naszymi postami. Niestety w Polsce e, hasztagi, jakich my używamy, to są hasztagi. Najczęściej anglojęzyczne i hasztagi bardzo popularne w trendzie, czy na przykład hashtag PolishGirl, który ma 59 milionów postów, pod nim jest dodanych i co kilka sekund wlatuje nowy post pod takim hashtagiem. I później, żeby w ogóle z takim hashtagiem wybić się i żeby ktoś zobaczył nasze zdjęcie pod hashtagiem PolishGirl, no to jest jak szansa trafienia w totolotka. No i niestety ze względu na to, że nie ma tej edukacji, jak używać w ogóle tych hashtagów poprawnie, ta nasza baza jest malutka, bo skupiamy się na tym, że używamy hashtagów anglojęzycznych i nawet jeżeli ściągniemy ten zasięg rzeczywiście i ludzie zaczęliby klikać w nasze zdjęcie, bo byłoby interesujące, ale zaczęliby klikać na podstawie hashtaga, który jest anglojęzyczny, wchodzą na nasz post, a nasz post jest po polsku albo karuzela po polsku, no to trzeba pamiętać, że my jesteśmy kropką na mapie Instagrama, jeżeli chodzi o Polaków i ten post i wtedy te wyświetlenia z hasztaga anglojęzycznego prawdopodobnie w 95% nie będą albo 99 nie będą pochodzić od osoby, która rozumie nasz język. Dlatego stosowanie tych anglojęzycznych hasztagów no tutaj sprawia, że nie ma tych efektów, jakie byśmy chcieli uzyskiwać. No ale takimi jeszcze raz wrócę do tego co działa, jeżeli chodzi o ruch organiczny, to jest dostać się na tą stronę eksploruj, czyli zostać osobom, której posty są polecane mm -hmm. w danej kategorii, osobom, które się interesują daną niszą lub y, tworzyć takie posty, które ludzie rzeczywiście chcą udostępniać u siebie na stories i oznaczać nas na tym stories, żeby docierać też do ich odbiorców. Oczywiście tych metod jest więcej, no bo możemy też y, poprzez merytoryczną dyskusję w komentarzach u innych osób sprowadzać ten ruch do siebie, możemy tworzyć posty gościnne, możemy robić live'y gościnne i cały czas tym ruchem się dzielić, więc to dzielenie ruchu, które jest totalnie darbową metodą na Instagramie działa najlepiej i co ciekawe mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o ruch organiczny na moim tym malutkim profilu to ja Rafi, którego teraz nie mam czasu nawet za bardzo prowadzić w tym roku, em, rekordowa sprzedaż na jednym webinarze z ruchu organicznego to była sprzedaż podczas webinaru mówię, nie cała kampania, na 87 tysięcy złotych i to było w czerwcu 2020 roku, kiedy mój profil miał może 5 tysięcy followersów. Mm -hmm. I to jest mój wynik, no ale są jeszcze wyniki klientów, które też mówią same za siebie. Mega. Cieszę się, że w takim razie mogliśmy tutaj tak naprawdę ty mogłeś wyedukować odnośnie tych hashtagów, dać po prostu informacje, żeby się bardziej nad tym zastanowić, zastanowić jakiego rodzaju hasztaki dobieramy i dlaczego i co my chcemy tym osiągnąć i co i po co, i właśnie żeby zwrócić na to uwagę i faktycznie osiągnąć taki rezultat, jaki chcemy, nie? Że, żeby ściągać tych klientów potencjalnych, tak naprawdę najpierw klientów, którzy później będą chcieli z nami wejść we współpracę, a nie tylko, żeby no właśnie zrobić sobie takie zamieszanie, a później się okazuje, że tak naprawdę, oj, to nie ten klient słucha, prawda, wychodzimy, musimy się szybko wycofać, więc, więc mega. Super też, że no właśnie potwierdzasz to, że że wyniki finansowe jak najbardziej i na, e, chociaż wiesz, no dla drugiego ktoś powie, nie, no przecież jak ja bym miał 5000 tysięcy, to już po prostu kosmos, nie, bo to, to jednak 5000 tysięcy, wiesz, no u mnie w kuchni by się nie zmieściło, ale wiadomo, że ludzie porównują do tych profili tam setek i miliona i w ogóle, no i, i, i wtedy absolutnie to jest, to jest mały profil, a my takie budujemy, bo tutaj też chcę podkreślić to, że to co ty robisz, a, bardzo fajną rzecz Rafi, to że właśnie skupiasz się na budowaniu i, i pomagasz w budowaniu takich profili, które są nastawione na konkretną branżę. Nawet mnie kiedyś spytałeś, no ale ty chcesz być influencerką, czy ty prowadzisz biznes, tak? I to jest dokładnie zawsze też to, o co ja pytam moich klientów, nawet dzisiaj też rozmawiałam z jednym i mówię, no ale to ty chcesz być popularny, czy ty chcesz być przedsiębiorcą? Duża różnica też w prowadzeniu wtedy konta na Instagramie. No dokładnie, no dokładnie, więc też musimy sobie na to odpowiedzieć, bo okej, okay, może ktoś chce być, kto nas tutaj słucha, chce być influencerką, i spoko, ale to wtedy inne może techniki, tak? A jeżeli ktoś chce jest przedsiębiorcą i chce użyć Instagramu jako narzędzia do pozycjonowania jego biznesu, jako marki osobistej i docierania do nowych klientów, no to bardzo proszę, wszystkie te zasady, o których już dzisiaj powiedziałeś, to są do wykorzystania. Chcę zapytać o taką rzecz, dlatego że wiele osób prowadzi swoje konta takie, wiesz, założone w wieku nastoletnim albo 20 tam, z lekkim plusem, czyli konta, które mają swoją historię, w pewnym momencie, wiesz, zaczęli na nich prowadzić tematy biznesowe, więc te konta też ewoluowały pod kątem i tego kto tam jest, jakie są też treści i jaki jest cel danego konta, czyli możemy powiedzieć przez lata mógł się zebrać taki trochę miszmasz, no i teraz ta osoba właśnie chce coraz bardziej świadomie podchodzić do budowy tego swojego konta, kiedy jest czas na założenie nowego konta i, i co robimy wtedy z tym starym, czy może to stare jakoś reanimujemy, jak w ogóle podejść do tego tematu? Z tymi kontami, które powiedzmy, mają wiele lat, albo były budowane w sposób nieświadomy, albo poprzez popełnianie tych błędów, powiedzmy, błąd follow, unfollow, jakieś tam kupione, kupieni followersi, to jest tak, że niektóre są do odratowania, oczywiście, ale duża część z nich. Nie jest do odratowania, szczególnie jeżeli konto rzeczywiście ma kilka lat i na początku było prowadzone bez planów, wrzucaliśmy tam zdjęcia y, tego, co robimy na co dzień, tu piesek, tu jakieś krajobrazy, tu zdjęcia z wakacji, później przechodzimy w tematykę, powiedzmy, biznesową, później zmieniamy biznes i znowu y, inna tematyka jest. To sprawia, że Ta społeczność, która się cały czas u nas zbiera, y, no jest rozproszona, jeżeli chodzi o jej zainteresowania. W związku z tym, najlepiej to, co wypada zrobić, jeżeli chodzi o takie konkretne podejście do tematu i e, wykorzystania Instagrama do sprzedaży to jest wykonanie audytu takiego profilu i nie mówię tutaj o audycie takim opartym o widzi mi się osoby, która która robi taki audyt i mówi nam, że to jest ładne profilowe, a to nie jest ładne, a biogram sobie poprawi i to i to. Tylko chodzi mi o zebranie twardych danych, na przykład za pomocą narzędzia Social Auditor, gdzie możemy zebrać wszystkie dane, jakie w ogóle mamy możliwość bez logowania się na czyjeś konto mhm. i te dane dotyczą na przykład bardzo mocno. Naszych obecnych odbiorców na tym Instagramie. Widzimy, ile tych odbiorców w ogóle obecnie, którzy nas obserwują, to są konta w ogóle, na które ktokolwiek się loguje. Ile tych um, kont to są tak zwane fake. Konta, które w ogóle nigdy nie zostawiam nam żadnej reakcji, ile to są tak zwani mass followersi, czyli profile, które oprócz naszego konta obserwują wiele tysięcy innych profili. I już od razu wytłumaczę, dlaczego to może być problem. To może być problem, dlatego że jeżeli obserwujemy kilka tysięcy różnych profili, to żeby zobaczyć jakiś jeden konkretny post osoby, która naprawdę nas interesuje, no jest to trochę ciężkie, no bo te posty, no to widzimy tysiące, setki postów na naszym feedzie i przez to te osoby też nie są aktywne na naszym profilu. No i jeżeli, nie będę mówił o jakichś konkretnych danych, jak to, jak to procentowo powinno wyglądać, mm. bo równie to jest, jeżeli te dane, które my zbierzemy wokół e, naszych odbiorców za pomocą na przykład właśnie social auditor, mówią nam również zainteresowania e, naszych followersów, w ogóle są niezwiązane z tym, co my chcemy robić, no to wtedy warto założyć nowy profil. I co zrobić ze starym? Absolutnie go nie usuwać tego starego. Ten stary profil może nam zostać, może nam posłużyć jako totalnie prywatny profil, gdzie będziemy sobie pokazywali dalej to, co chcemy i jakieś elementy naszego życia. Tak z, zrobiłem z moim starym profilem, na którym wcześniej miałem 25 tysięcy followersów, ale ja go kiedyś oddałem do agencji właśnie i agencja mi tak napompowała liczbę. Fajnie, była liczba, ale on do sprzedaży się nie nadawał i po trzech miesiącach reanimacji uznałem, że jest to bez sensu, że prędzej zbuduję nowy profil od zera, Niż będę reanimował profil, który ma 25 tysięcy followersów. No i stary profil, to co możemy z nim zrobić, to dać po prostu informacje dla tych osób, które nas tam realnie obecnie mm -hmm. obserwują że założyliśmy nowy profil związany z takim i takim tematem, i tylko jeżeli rzeczywiście ten temat Was interesuje, to kliknijcie sobie obserwuj, czyli wykorzystać jeszcze przekierowanie ruchu, szczególnie przez pierwszy miesiąc, kiedy ten nowy profil rozwijamy, no to można tą informację puszczać częściej. Później te profile żyją sobie własnym życiem. Mój profil stary ma po prostu informacje w biogramie, że jeżeli chodzi o profil biznesowy, no to zapraszam na profil Toya Rafi i jestem tam. Oznaczony. Więc mm -hmm. w ten sposób wykorzystać stary profil. Ja wiem, że to jest bolesne dla wielu osób, które sobie nabiły te kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy followersów, ale tak jak mówię, obecnie nabicie takich liczb e, to jest kwestia kilku tygodni i każdy z nas może być pseudo-influencerem, bo pamiętajmy, że to są liczby e, zrobione na fajkowych kontach, na osobach, które nie do końca w ogóle są zainteresowane, co my mamy do powiedzenia. E, więc takie badanie profilu. E, Daje nam czarno na białym informację, czy warto założyć nowe konto, czy, czy warto reanimować to stare. I mm. często, niestety, okazuje się, że jednak to nowe szybciej będzie zbudować od zera, niż zachowywać te kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy followersów na starym profilu. Tak, to no właśnie. No i też tutaj powiedziałeś o takiej ważnej rzeczy: o tym, że jest nam y, szkoda, nie? że to jest coś takiego, że o. Tyle zaangażowanego czasu, a tyle wydanych pieniędzy na przykład, bo i na agencje, i na reklamy, i na to wszystko, a tutaj teraz po prostu to nie działa. No i, i, i właśnie, ale. No, też musimy sobie uświadomić, co chcemy tworzyć, jak ten biznes ma nasz wyglądać, prawda? No i nieraz taką Wiesz, Właśnie koda te, 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 tego konta e, starego. To ja powiem, że ja na agencję wydałem kilkanaście tysięcy złotych, tam było 25 tysięcy followersów. Teoretycznie było zrobione to w taki sposób, że te osoby wiedziały, po co mnie obserwują. Mm -hmm. Później ja, jak sobie to sprawdziłem, no to się okazało, że wcale nie. E, no i nowy profil, który założyłem, okazało się, że. Jeżeli chodzi o efekty marketingowe po dwóch, trzech miesiącach i jeżeli chodzi o zaangażowanie na samym profilu, miałem lepsze efekty na moim małym kilkutysięcznym profilu, który zbudowałem w te dwa, trzy miesiące niż na tym profilu, który miał 25 tysięcy followersów. Ja tam, 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 no tam tych followersów w ogóle staram się usunąć, obecnie jest tam 13,9 tysiąca followersów, bo chciałem pozbyć się tych fejkowych kont, natomiast to nic nie dało, że ja usunąłem połowę 12 tysięcy tych profili. Tak, bo już gdzieś tam w algorytmie Instagrama po prostu było to zapamiętane, że posty z Twojego konta nie są atrakcyjne, tak, i po prostu wtedy Instagram też nie pokazuje tych nowych postów bardzo szeroko, no bo właśnie z algorytmem, zresztą nikt nie wie do końca, jak on działa, tylko możemy sobie tutaj dywagować, oczywiście na bazie wcześniejszych doświadczeń wyciągać wnioski, no ale wniosek jest taki i, i, i to, co wiemy, że Najpierw jest post pokazywany jakiejś części naszym, naszych fanów. Jeżeli trafi akurat na tych, którzy są Wejgowi, no to post nie zostanie pokazany dalej, prawda? Zgadza się, też e, bardzo łatwo to zauważyć. E, kiedy ripostujemy swoje własne posty, na przykład sprzed miesiąca lub sprzed dwóch miesięcy, ten sam post całkowicie inaczej może zostać odebrany przez Prawie tą samą społeczność miesiąc później lub dwa miesiące później. I mm -hmm. warto też korzystać ze swoich Mega. postów, które dodawaliśmy miesiąc czy dwa miesiące temu. Przy czym pamiętajmy, że rzeczywiście, jeżeli budujemy realnie, profil, to cały czas społeczność rośnie i trzeba pamiętać o tym, że ten content na Instagramie on nie żyje non stop i nie jest pokazywany naszym nowym followersom. Jeżeli oni nie przeskrolują naszego nowego profilu, to oni nie mieli do czynienia z tym postem. Mm -hmm. Zresztą no nasze posty nie docierają do 100% naszych obecnych nawet odbiorców, więc warto powielać ten content, który wrzucał się miesiąc, dwa miesiące temu i go wykorzystywać. No, właśnie. I tutaj znowu myślę, że część osób, które nas słuchają, właśnie mówią: Aleluja! <laughs> Dlatego, że po prostu tworzenie kontentu i cały czas tworzenie i tworzenie i tworzenie. No to czasami po prostu, i to wiele osób mówi, ręce opadają, nie ma czasu, czasami jakiegoś tam brak po prostu pomysłu, a się okazuje, że zapominacie właśnie o takim bardzo ważnym, można powiedzieć podstawowym, ale tak często pomijanym, właśnie ruchu, czyli ponownym wykorzystaniu tego, co już zostało stworzone. Czy, Rafi, wtedy warto jest na przykład zmienić nieco grafikę i zostawić sam kontent, czy po prostu robimy i rekomendujesz zrobić repost tak, jak on był dosłownie te kilka miesięcy temu? To w zależności od rodzaju profilu, który budujemy. Jeżeli budujemy pod własną marką osobistą, pokazujemy swoją twarz, to zalecam zawsze jakieś delikatne modyfikacje zrobić. Oczywiście nikt by się na nas nie obraził, bo to jest cały czas nasz własny content, gdybyśmy wrzucili dokładnie to samo. Natomiast ja zawsze zalecam jakąś delikatną modyfikację. Zawsze mamy coś do dodania. Ewentualnie zawsze możemy mhm. poprawić kliki. Jeżeli robimy je na bieżąco, to też te umiejętności są nasze większe po dwóch miesiącach. Więc warto wtedy sobie upgradeować, że tak powiem, tego posta. Mhm. Ale jeżeli budujemy. A nie będę się zagłębiał już w takie szczegóły, bo są różne rodzaje profili i czasami warto dokładnie ten sam post, tą samą grafikę, te same słowa i te same hashtagi użyć ponownie. Ale to nie w przypadku budowania marki osobistej. Okej, okay, no i super. Rafi, trzy złote zasady na tak, już podałeś tutaj kilka, więc możesz oczywiście skorzystać z tych, co już podałeś, ale gdyby ktoś właśnie chciał poznać takie, wiesz, taki kierunkowskaz, że okej, okay, buduję teraz swój profil na Instagramie i chciałby poznać takie trzy złote zasady według Ciebie, które, wiesz, no, no musi stosować. Oczywiście wiadomo, tych zasad jest dużo więcej. Ja tutaj teraz Wiesz, proszę o, o tylko trzy z tych pewnie dziesięciu, które od razu Tobie przychodzą do głowy. Więc jakbyś mógł nam powiedzieć na taki dobry start, na co zwrócić uwagę, tak, żeby dać sobie większe szanse na to, żeby właśnie zbudować fajną społeczność i żeby ten Instagram zaczął dla nas działać biznesowo. Mhm. Najważniejsze to jest dobry content. Cały czas produkować dobry content i ja wiem, że teraz jest to tak bardzo ogólnie, lubię, jak ktoś mówi, e, musisz dawać wartość, bo to nic nie znaczy. Co znaczy, że my musimy dawać wartość. Od razu powiem, co mam tutaj na myśli, edukować naszą społeczność, rozwiązywać ich problemy, inspirować ich, motywować, pokazywać nasze wartości i nasze zasady, którymi my się kierujemy w życiu, pokazywać choćby to, jaki my mamy. Rodzaj humoru, po to, żeby dać się też polubić, czyli manipulować tymi rodzajami postów. To nie mogą być wyłącznie posty edukacyjne, ale to też nie mogą być posty, gdzie cały czas robimy sobie selfie i piszemy motywujące słówka. Na tym wszystko jest ważne, czyli musimy i dać się polubić, i musimy się pokazać od tej strony eksperckiej, i musimy robić takie posty, żeby nasza społeczność chciała je u siebie udostępniać, żebyśmy mogli docierać do nowych osób. To jest jedna taka zasada. Bo i jako pierwszy ją wymieniłem, bo uważam, że to jest najważniejsze, dobra treść. Bez tego nie zbudujemy w sposób organiczny e, profilu. Możemy ładnym, mm, powiedzmy, feedem i ładnym wyglądem naszego Instagrama przykuć uwagę, ale jeżeli nie zatrzymamy odpowiednim treścią, przekazem, e, odpowiednimi intencjami, e, no to taka osoba przejrzy nasz profil i nie ma powodu, żeby go mm -hmm. zaobserwować, żeby do niego wracać, no bo już go widziała. Nie będzie cały czas ładnego obrazka oglądała w kółko. I to jest ta jedna zasada. Druga zasada, to to już nie mówię, jaka kolejność, e, czy, czy to powinna być na drugim miejscu, natomiast nie powiedziałem wcześniej o tym, jak dostać się na stronę eksploruj, mówiąc, że to jest bardzo istotne, żeby nam się dostać i niewiele osób w ogóle wie, co sprawia, że dostajemy się na tą stronę eksploruj i jeszcze raz przypomnę, że ta strona eksploruj sprawia, że nasze posty, treści są pokazywane osobom dokładnie z Tymi zainteresowaniami, o czym my na przykład piszemy i w jakim temacie my poruszamy się na Instagramie, to jest stosowanie mniejszej ilości hashtagów niż powiedzmy te 30, które możemy użyć. Oczywiście od razu powiem, nie jest błędem stosowanie 30 hashtagów i jak najbardziej możemy stosować 30 hashtagów, czyli całą tą gamę, którą mamy dostępną. Natomiast chodzi o to, żeby zawężyć się z tymi hashtagami tematycznie. Tak wąsko, jak tylko się da, jeżeli chodzi o kategorię wpisu o daną branżę, żeby te hasztagi dało się przypisać w jednej kategorii, wrzucić do jednej szufladki, a nie żeby algorytm Instagrama nie wiedział, czy pokazać nasz post osobom, które interesują się podróżami czy szkoleniami motywacyjnymi. Czy zarabiają pieniędzy, czy są psów? Więc doprecyzować, zrobić sobie, dodać, dodawać po kilkanaście, może, może to nie ma do tej reguły, czy po kilkanaście, czy po konkretnej liczby, czy po kilka hashtagów, ale jeżeli je dodajemy, to mocno sprecyzowane. I od razu powiem, to będzie miało wpływ na mniejszą ilość często zasięgu z samych hashtagów, ale jak działają same hashtagi, już wyjaśniłem, Jeszcze lepszy jest jednak zasięg ze strony eksploruj i żeby właśnie na nią wpaść, to Instagram musi nas przykategoryzować, zaszufladować w jednej konkretnej, w jednym konkretnym powiedzmy zainteresowaniu, bo wtedy mm -hmm. wie komu nas pokazywać. To jest druga taka złota zasada i trzecia coś, co jest często bardzo pomijane i myślę, że wszyscy Wiedzą, że powinniśmy w ten sposób działać, natomiast nikomu się nie chce, no to jest budowanie tych relacji. To jest komunikowanie się z naszą społecznością, to jest odpowiadanie na każdy ich komentarz, na każdą ich reakcję na nasze stories, to jest udzielanie się u nich na profilach, to jest również komentowanie im i pokazywanie, że my również jesteśmy zainteresowani tym, co mają do powiedzenia. To jest pytanie ich o ich potrzeby, choćby w naszych stories czy w naszych postach. Czyli cały czas. Budowanie tej relacji nie na takiej zasadzie, że my wrzucamy post, bo nam się wydaje, że tego potrzebuje nasza społeczność. Tylko pytajmy, czego oni potrzebują, sprawdzajmy, rozmawiajmy z nimi wiadomości prywatne, to wszystko sprawia, szczególnie na początku jest to istotne. Przez pierwsze dwa, trzy miesiące, kiedy ruszamy z nowym profilem, żeby jak najbardziej zaangażować społeczność, żeby zaczęły się pojawiać pierwsze Kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt komentarzy pod naszym postem, bo to sprawi, że później falą całą przyjdą za nimi kolejni ludzie, którym łatwiej będzie zostawić komentarz na naszym profilu. U mnie średnio komentarzy na post jest ponad 100, i to obojętnie jaki post dodaję, i ta społeczność jest rzeczywiście ponad przeciętnie zaangażowana, ale ja też wykonałem po prostu tą robotę, która wydaje się nudna, czyli blok czasowy 45 minut dziennie. I 45 minut po profilach, po od moich odbiorcach, po wiadomościach prywatnych, rozmawiając z nimi. Mm -hmm. I to jest ta społeczność. Szczególnie tak. na początku tego trzeba pilnować. No właśnie. A tak jak powiedziałeś, nie każdemu się chce. My często chcemy rezultaty, ale nie chcemy wykonać pracy. <laughs> I to jest takie, takie trochę dziwne, ale tak często jest, więc. No, kochani, słyszeliście blok czasowy i po prostu lecimy z tym tematem, tak, żeby, żeby faktycznie społeczność, którą mamy, którą budujemy na Instagramie czy na jakiejkolwiek innej platformie, ale skupiamy się dzisiaj tutaj na Instagramie, to że jest społeczność, która Ciebie zna, Ciebie lubi, rozumie i że to też nie jest taka komunikacja tylko w jedną stronę, nie? czyli właśnie, żeby poświęcić ten czas i żeby też do nich zajrzeć, no bo przecież to są prawdziwi ludzie, prawdziwi w związku z tym na pewno też im to sprawi dużo przyjemności, że jest to ta komunikacja w dwie strony mega. Rafi, ja wiem, że ty masz bardzo specyficzne, znaczy nie specyficzne, tylko bardzo konkretne też zdanie na temat linku, który ma być na Instagramie, bo jest taka możliwość, są takie aplikacje, w której możemy stworzyć sobie taką całą serię linków że mając do dyspozycji tylko jedno miejsce na aktywny link w naszym bio na Instagramie. No często jak już mamy kilka tych stron, no to się zastanawiamy, włosy po prostu z głowy rwiemy się. Wiesz, tutaj trzy dni główkujemy nad tym, który link tam wrzucić. No i są takie możliwości, że mamy, możemy na jednej stronie osadzić kilka. No właśnie, a ty mówisz, że to, że, że to co? Jakie ty masz zdanie na ten temat? To są te tak zwane agregatory linków popularne. No z jednej strony, jeżeli chcemy być influencerem, okej, okay, wrzucajmy sobie tam do linki do wszystkiego, do czego tylko chcemy, do zniżek, do promocji, do innych profili społecznościowych, odsyłajmy do TikToka, do Facebooka i tak dalej, ale jeżeli nam zależy na konkretnej sprzedaży i zrobieniu wyniku sprzedażowego... No, to tutaj zdecydowanie koniec i kropka, i tutaj dla mnie nie ma dyskusji. Landing page i zbieranie listy mailowej. To jest klucz do tego, żeby w ogóle sprzedawać na Instagramie. Jeżeli nawet nie mamy produktu, jeżeli jeszcze nie mamy usługi, no to dajmy w zamian coś tym naszym odbiorcom, żeby zechcieli zostawić tego maila. A później w ramach rozwoju tego, co chcemy robić, a jeżeli rzeczywiście mamy pomysł, żeby wrzucić tam wiele linków, no to pamiętajmy, że jeżeli już ktoś zostawił u nas tego maila. To my możemy za pomocą wysłania kolejnego maila do nich pokazać im, co już chcemy. Możemy wtedy dopiero ich odesłać do naszego sklepu i wtedy zaprezentować naszą ofertę, a nie od razu kierować do oferty, bo pamiętajmy, kiedy ktoś wchodzi i klika w ten link, to najczęściej są to osoby, które w ogóle wcześniej no nie widziały tego linku, więc kiedy one od razu otwierają, tam sklep z ofertą, a są u Ciebie pierwszy raz na profilu, a Twój profil ma 500 followersów, przy czym pamiętajmy, że liczba też buduje wiarygodność i niestety przez to wszyscy dążą do pompowania tych liczb, żeby mi duże liczby, bo one e, tak jakby tą wiarygodność budują, tylko że wtedy nie da się sprzedawać, jeżeli one są źle zbudowane. Więc najpierw pozyskajmy maila, a później pokazujmy wszystkie linki, jakie tam kto chce. Zebranie maila to jest klucz w ogóle do tej sprzedaży. No dokładnie tak, dlatego chciałam właśnie, żeby, żeby to padło, żeby też tutaj nasze słuchacze miał odpowiedź na pytanie, jak zacząć sprzedać, sprzedawać na, na Instagramie i to jest jedna z tych metod właśnie. Ja pamiętam, jak myśmy się poznali, a ja właśnie korzystałam z, tych, z tego rozwiązania. Słuchajcie, no to w ogóle było śmieszne. Czasami ktoś w takiej wiadomości prywatnej na Instagramie mnie zapytał na przykład. A czy mogę od ciebie kupić taki, taki kurs online? Ja mówię, oczywiście tak, jak najbardziej wejdź ten link i tam jest link. I często otrzymywałam informacje, ale który to jest ten link? Bo w ogóle u mnie wszystkie większość kursów zaczyna się od wow. No i, ba, i było: Wow Courses Formula, Wow, Factor Marketing Academy, kampania Wow, wow, Platforma, po prostu. Często musiałam robić screena i zaznaczać, który to tam jest z tych linków, prawda, żeby ta osoba po prostu mogła w tych wszystkich się linkach odnaleźć i, i zmieniłam to, po też chyba tam którejś z naszych rozmów zmieniłam aktualnie, jak wejdziecie na mój profil na Instagramie jest jeden konkretny link do aktualnej promocji, teraz sprzedajemy jeden kurs, później sprzedajemy drugi, albo po prostu jest zapis na listę, jeżeli jestem pomiędzy kampaniami i, i, i wtedy się zapisuje osoba do mnie na listę jest dalej kierowana w odpowiedni sposób właśnie, a więc potwierdzam, ja sama zastosowałam tą metodę i jestem bardzo zadowolona z rezultatów. No i przede wszystkim już nie dostaję pytań, a co, a gdzie, a jak, bo jak ktoś trafi na moją stronę, to i trafi do... Profesjonalnego sklepu internetowego, gdzie są wszystkie produkty opisane z, ze zdjęciami, i tak dalej, to dużo łatwiej jest mu znaleźć faktycznie to, co potrzebuje, aniżeli w zaszyfrowanych nazwach, prawda, które no, no właśnie nie To też nic poza rozprasza sobą. ludzi. I nawet gdyby mieli tak. trafić na ten kurs, który chcą, bo tam byłby ten kurs, który ty chciałaś, no to tak. najpierw trafią na jeden, nie ten, co chcieli, później na inny, i po rezygnują, no bo. Pamiętajmy, uwagę bardzo ciężko jest utrzymać i tak. bardzo krótko mamy tą uwagę, więc musimy totalnie uprościć. E to zebranie kontaktu od tej naszej nowej osoby, przy czym pamiętajmy, że Instagram nie należy do nas, a lista mailowa należy do nas. Gdyby coś się stało z Instagramem, a nie jest to rzadkie zjawisko, że ktoś dostaje nagle bana, albo nie może się zalogować na swój profil, no to co z tego, że ma 50 tysięcy followersów, jak nie ma żadnej bazy kontaktów i nic z tymi followersami już później nie zrobi, nawet gdyby musiał założyć nowy profil, to musi robić to wszystko od początku. A baza mailowa to baza mailowa. No i jeszcze jeden plus Dobrze. taki bazy mail. To jest to, że nasze posty, pamiętajmy, docierają w ogóle do. Kilku procent naszych obecnych followers'ów, więc nie docieramy do wszystkich. Nawet gdybyśmy chcieli zrobić sprzedaż za pomocą postów, no to tylko kilka procent zobaczy naszą ofertę w poście. E, a kiedy mamy bazę mailową, docieramy do 100% odbiorców i to od naszego nagłówka zależy, kto sobie otworzy takiego maila. Dokładnie tak. Ja też się podpisuję dwoma rękoma pod tym i zawsze zresztą to powtarzałam, żeby zbierać, budować bazę, dbać o tą bazę, pielęgnować bazę mailową, bo to jest nasz aset w biznesie online. To on jakby należy do nas pod tym kątem, no, że, że, że jeżeli będziemy dalej opłacać nasz ten program, gdzie tą bazę trzymamy, no to po prostu to nie jest tak, że nagle nam Instagram wyciągnie, wyciągnie, odłączy prąd po prostu i, i nie możemy już nadawać. Także to myślę, że też taka fajna uwaga, przestroga na przyszłość. Rafi, lecimy dalej. W takim razie mam pytanie, jedno z takich, którym też no już powoli będziemy podsumowywać tą naszą bardzo ciekawą rozmowę, a pytanie brzmi tak, gdybyś mógł zaprosić trzy dowolne osoby, mogą to również być postaci historyczne, na taką magiczną kolację, to kogo byś zaprosił i dlaczego? Pamiętałem, że zadałaś takie pytanie, zadajesz takie pytanie, ale wyleciało mi z głowy dzisiaj i się nie zastanowiłem nad tym na spokojnie. Wiem, że raz już się zastanawiałem nad tym, jak słuchałem któregoś Twojego podcastu. Zaprosiłbym Seta Godina, żeby porozmawiać sobie o marketingu. Zaprosiłbym Brusa Willisa, bo lubię po prostu gościa. I zaprosiłbym. Nie wiem, nie wiem. Te dwie osoby na pewno bym zaprosił. Bruce Willis, ja też bym zaprosiła The Bruce Pewnie, że tak. Też jeden z moich ulubionych aktorów. Szklaną połapkę. Tak. Myślę, że jak ktoś nie oglądał, to to musi nadrobić, bo to są takie, takie filmy, które po prostu trzeba, trzeba. Jedno z ostatnich pytań. Wiem, pewno, kogo bym no? zaprosił. Może tak trochę kontrowersyjnie, ale Pablo Escobara, dlatego że bardzo mnie interesuje to, w jaki sposób można tak budować sieć, rozwijać kontakty, pozyskiwać takie znajomości. To mnie interesuje, jaki charakter trzeba mieć, jaką osobą trzeba być i jak, jaką mentalność so, w sobie wykształcić, żeby taką sieć kontaktów zbudować. O. Mega, no dzisiaj bardzo ważna, i to jeszcze wiesz, w, 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 bardzo ważna umiejętność, a to jeszcze w czasach przecież, kiedy no, nie było social mediów i nie tak. można było znaleźć kogoś. Zresztą nawet jakby były, to nie wiem, czy on akurat by to robił przez social media. <noise> to dokładnie, e, dokładnie tak, e, racja. Rafi, twoja rada na podsumowanie naszej rozmowy dla społeczności Marketing Masterclass. Może to już być coś, co dzisiaj padło, może to być coś, co jeszcze nie wybrzmiało, a gdzieś tam po prostu czeka. Z czym nas zostawisz? Żeby nie marnować czasu na media społecznościowe, prowadząc je bez celu, prowadząc Instagram bez celu. Jeżeli chcesz, żeby ten czas był spędzony produktywnie, to sprawdź Twojego Instagrama, czy jest sens prowadzić ten profil, który obecnie masz nadal, czy lepiej założyć sobie nowy profil i od razu konkretnie ruszyć ze strategią, żeby zacząć na nim zarabiać. Ja nigdy przez 11 lat, nie, i zawsze to powtarzam, obojętnie na jakim medium społecznościowym się skupiałem, nigdy nie prowadziłem czysto dla fanu, tylko zawsze. Był konkretny cel, konk konkretna strategia, e, i było to robione pod zyski, więc czas, który, mi, bo czasami ludzie się dziwią, czemu ja poświęcam tyle czasu na Instagramie, bo wrzucałem nawet na stories takie zestawienie, że na przykład 6 godzin dziennie. No i ludzie, ja wiem, oni mają wyobrażenie, że ja scrolluję 6 godzin mm -hmm. dziennie na Instagramie, no ale ja jednak wykonuję analizy, buduję strategię, sprawdzam, co działa, co nie działa, więc te 6 godzin ja wykor wykorzystuję po to, żeby później mieć za ten czas. Zapłacone, więc zastanówcie się, czy obecnie nie marnujecie czasu na Instagramie. Jeżeli nie macie pomysłu, to na razie Instagram na bok, a jak będziecie mieli pomysł, to zapraszam, e, działamy. Najpierw sprawdzić, przede wszystkim trzeba profil, czy jest sens nadal działać na tym obecnym profilu. Bo My. większość osób, od razu powiem, i nie ma w tym nic dziwnego i nic wyjątkowego, kiedy teraz pewnie słuchacze sobie pomyślą, kurde, kupowałem followersów, kurde, kowałem, e, nie wiem, robiłem follow, unfollow. Większość osób, która do mnie przychodzi, to robiła, ja sam to kiedyś robiłem. Jeżeli prowadzimy nieświadomie Instagram, tak samo te hasztagi są źle używane, to jest po prostu naturalna mm, rzecz, że w ten sposób używamy mm -hmm. Instagrama, kiedy nie jesteśmy świadomi, jak go używać i po co go używamy. Super. Gdzie więcej o tobie, jeżeli tutaj nasi słuchacze chcieliby się z Tobą skontaktować, obserwować, dowiedzieć więcej, gdzie ich odesłać? Po prostu to ja, Rafi profil na Instagramie. No i cudnie. I oczywiście ląduje to również w notatce do naszego podcastu. Rafał, ja tobie bardzo serdecznie dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę, za podzielenie się gigantyczną dawką wiedzy, wskazówek, podpowiedzi. Było mi niezmiernie miło gościć Ciebie w marketing Masterclass. A Was, kochani słuchacze, oczywiście odsyłam do Rafiego na jego profil na Instagramie. Dzięki wielkie za dzisiaj. Bardzo mi miło, jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich i Ciebie również pozdrawiam. Dzięki, do usłyszenia. Hej, hej. Do usłyszenia, hej. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wyciągnąłeś z niego wiele wartościowych wniosków. Więcej informacji i linki do powiązanych stron znajdziesz w opisie odcinka. Zachęcam również do subskrybowania kanału, aby otrzymywać informacje o nowych filmach. Jestem też bardzo ciekawa Twoich wniosków. Napisz je w komentarzu poniżej tego filmu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.